Absolutorium to jest pozytywna ocena działalności finansowej w określonym czasie. Pozytywna ocena. I teraz jeśli jest w przepisach powiedziane, że ma być rozpatrzone absolutorium, rozpatrzone, oznacza to dyskusję. Jeśli RIO zastosowało taką metodę, że w piśmie, które dostaliśmy jako Rada Miasta, powiedziane zostało, że została nam umożliwiona dyskusja, że przewodniczący zgłosił, otworzył dyskusję, w której nikt nie wziął udziału. To jest tak, jakbyśmy powiedzieli, że ogłaszam sprzedaż samochodów, nikt nie kupił, a na drugi dzień jutro powiem, że odbyła się sprzedaż samochodów. No. Moim zdaniem to nie jest w porządku. Jeśli ma być dyskusja, to powinna być dyskusja i koledzy radni z koalicji prezydenckiej powinni o tym wiedzieć i mogli, nikt im nie bronił, mogli to dopełnić tej formalności. Niestety nie dopełniono. Natomiast myśmy mieli zastrzeżenia co do absolutorium, ponieważ inwestycje, które są u nas w mieście wykonywane, są wykonywane za wolno. Tych inwestycji o odroczonym zwrocie jest bardzo niewiele. I my przede wszystkim w takim momencie, kiedy jesteśmy tutaj zadłużeni, dług publiczny, przypomnę, na koniec 2010 był około 250 milionów, to jest na jednego mieszkańca 2200, 2100, 2300, czyli na rodzinę czteroosobową około 9 tysięcy, każdy z nas jest zadłużony. I w tym momencie inwestowanie tu i teraz, bez takiego efektywnego, logicznego, ekonomicznie założenia, że inwestycje powinny się zwracać w jakimś określonym czasie, to nie jest żaden rozwój. W dłuższej perspektywie to nie będzie żaden rozwój dla Wrocławka, to będzie zadłużenie, to jest pętla, którą sobie zakładamy. Dobrze, ale jak gdyby wracając do decyzji Regionalnej Izby Obrachunkowej, jak gdyby odrzucenie wniosku radnych Prawa i Sprawiedliwości zamyka sprawę, czy według Pana jeszcze coś będzie zrobione? Istnieje jeszcze tryb odwoławczy od tej decyzji oczywiście, natomiast dziwi mnie ta postawa. Dziwi mnie ta postawa jeszcze raz, ponieważ tak jak powiedziałem, RIO ocenia całość zagadnień finansowych pod względem, czy zgadza się lewa strona wydatki, przychody i tak dalej. Natomiast my jako radni mamy prawo i obowiązek oceniać te wszystkie wydatki pod względem celowości, gospodarności, racjonalności. I tutaj jest zderzenie. Tu jest, powiem szczerze, luka prawna, ponieważ z jednej strony mamy urząd, który ocenia tylko matematykę, z drugiej strony mamy Radę Miasta i mieszkańców, którzy oceniają pod względem racjonalności, gospodarności i celowości. I tutaj nigdy to nie będzie pasowało, ponieważ Pan może również zrobić sześć kompan pozwracanych, w papierach będzie się zgadzało, tylko czy to będzie rozwój, czy to będzie celowe wydanie. I RIO wyda pozytywną opinię, bo jak Pan wydaje te pieniądze, to jest pana wola oczywiście. Jasne. Czy ma Pan coś do dodania jeszcze? To wszystko. Dziękuję uprzejmie.